oficjalnie witam Was na Malcie. Ja się właśnie ogarnąłem już. Później w dalszej części Wam pokażę pokój, hotel, bo na pewno też to Was interesuje. Hotel to powiem, że jest bardzo ciekawy. Ale to później. Najpierw pójdziemy pozwiedzać. Tutaj okolice przejdę się, pokażę Wam co nieco. Jak to wygląda? Dla mnie to już powiem petarda. Zobaczcie, jaki piękny kolor wody w morzu. W ogóle hotel, w którym wynajmuję pokój, znajduje się na takim trochę, można powiedzieć, odludziu. Tam w tle widzicie miejsce, z którego odpływają promy na wyspę Gozo. No i najbliższa miejscowość to jest Melieja. Mam do niej około parę kilometrów, nie wiem, może z 5, może z 6. Żeby Wam nie skłamać, dokładnie nie wiem. No i widzicie, tutaj już można tą stronę jechać na Valettę, na stolicę. Ale to Valletta też na pewno będzie, ale to dopiero w następnych vlogach. No więc teraz staram się Wam pokazać tutaj okolice koło hotelu. Widzicie, totalne odludzie. Teraz parę słów o Malcie. Więc Malta jest to wyspa, a zarazem też państwo na morzu, znajdujące się na Morzu Śródziemnym. No i powiem Wam taką ciekawostkę, że Malta jest powierzchnią coś jak miasto Kraków, bo jej powierzchnia wynosi 316 km kwadratowych, a Krakowa chyba 318, jeśli się nie mylę. Republika Malty ogólnie składa się z trzech wysp, można powiedzieć, że nawet z czterech, gdyż w skład ich wchodzą właśnie Malta Największa, Gozo, która jest druga co do wielkości, trzecia jest Comino, ale też jest czwarta, w ogóle nie zamieszkała przez nikogo, Cominotto, bardzo malutka. Wiem, że na Comino prawdopodobnie mieszka chyba dwie czy tam trzy osoby. Nie mam takiej pewności, ale coś tam co nieco czytałem. Maltę zamieszkuje około 316 czy tam 318 536 osób. Plus minus. Tylko nie wiem właśnie, czy to jest podany wynik właśnie tych trzech wysepek, czy samej Malty. Ale tutaj, kurczę, fajnie tak właśnie, jak się idzie drogą, jest do góry, później do dołu, do góry, do dołu. Zobaczcie, jak tutaj kawałek klifu się rozwarstwił, odpadł po całej długości. Cały ten kawałek taki odszedł, widzicie? No i tutaj macie cały widok na okolice. Na Morze Śródziemne, na wyspę Gozo, na wyspę Comino i na otwarte morze. Tu sobie idziesz po drodze na takim wypustkowiu, szopy z kamieni, z cegieł pobudowane. I widok na morze. Ciekawe, w jakim celu to służy, czy po prostu sobie jakaś big shopa. Ale dużo tego tutaj właśnie, kurczę, muszę się dowiedzieć, w jakim to celu jest. Zobaczcie, drzwi z każdej strony. Tutaj kolejna szopka. Może tu, kurde, polują z tych miejsc na jakieś, kurde, nie wiem, zające czy jakieś inne bażanty. Jak ktoś będzie wiedział, do jakiego celu, w jakim celu to służy, to dajcie znać w komentarzu. Bo też chętnie bym się sam dowiedział. Naprawdę nie wiem, muszę w internecie poszukać, poczytać. Może coś będzie o tym, jakaś zmianka. Już się wszystko dowiedziałem, wszystko wiem. Więc te chatki nazywają się Girna. Każda z tych chatek nazywa się Girna. No i jest to właśnie chatka zbudowana z suchego kamienia, bez żadnej zaprawy. I właśnie to można spotkać na niektórych wiejskich obszarach Malty. Służy głównie do tymczasowego schronienia dla rolników. Do rolników, dla tych, co uprawiają tutaj te wszystkie tereny. A więc zagadka rozgryziona. Wszystko już się dowiedziałem. Oh,
kolejny kawałek się rozwarstwił. Patrzcie brzegu. Z tej strony tak samo odeszło. Takie schodki zrobili. Można było zejść sobie w dół, ale ciekawe, czy na sam dół da się zejść. Jakoś przemieścić stąd, tędy, tam na dół, aż do tamtego miejsca, gdzie to takie okienko jakby w skale jest. No tak troszkę. Nie no, są niby schodki, ale to wszystko na takim kurcze urwisku jest. Ciekawe, czy to w ogóle stabilne. No ja. Nie no, idzie schodkami zejść sobie. Myślałem, że będzie gorzej. No ale później tam, a też są schodki. No, także zejdę sobie tam na dół i zaraz tam bliżej coś wam ponagrywam. Powiem, to jest normalnie w jakimś kamieniołomie. Widzicie? Jaki klimat kamieniołomów? No to można powiedzieć, że teraz już wiem, dlaczego ten punkt widokowy nazywa się Natural Window. Naturalne okno. Zgadza się nazwa. Zastanawiam się, co tutaj te budyneczki takie robią, wymurowane. Czemu to służy? Kurde, może jestem na jakimś prywatnym terenie, a nawet tego nie wiem. Bardzo możliwe. To tak po środku niczego. Jest miejsce, widzę, żeby rozpalić jakieś ognisko z kuminem. Zwróćcie uwagę na kolor wody. W ogóle jaka ona jest krystalicznie przeźroczysta. Normalnie widać dno. Pięknie to się komponuje. No i powiem wam, że jestem już konkretnie zmęczony. Biorąc pod uwagę, że od samego rana w podróży. Tylko zdążyłem zajechać, ogarnąć się troszkę i od razu rura w teren. Powiem, że zmęczony jestem po prostu. Dzisiaj dość aktywny dzień cały był, plus tutaj te, powiem trochę też, terenowe tereny. Więc co jeszcze, może w dalszej części vloga dorzucę wam jakieś ujęcia z hotelu, pokażę wam, jak wygląda hotel. No i widzimy się już w hotelu. Siemano, ja już jestem w hotelu. Właśnie będę wchodził do pokoju numer 440. Zaraz wam pokażę od razu pokój swój. O, słońce świeci normalnie. No więc pokój jest jaki jest. Powiem szczerze, za takie pieniądze to się opłaciło bardzo, ponieważ nie ma teraz sezonu. Zapłaciłem za 10 nocek 339 euro, coś takiego, czyli na nockę licząc wychodziło po jakieś bez jednego pensa 34 euro za noc. To nie jest drogo. No i tutaj wiadomo, łóżko, telewizor, czajnik, herbatka, wiadomo, podstawowe sprawy. Nawet jakiś obraz jest. Teraz idziemy do łazienki. No, łazienka normalna, w normalnym stanie jest, dobrze wyposażona, nie mówię, że nie. Tutaj prysznic. No a teraz najlepszy widok z balkonu. Właśnie wychodzę na balkon. Jest taki balkonik. Widok na morze śródziemne. No i tu widać parking, okolica cała. Bardzo pięknie wygląda ta droga, będę musiał zrobić zdjęcie.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? No i dobra, teraz muszę wam to pokazać. Piękny zachód słońca od razu prosto z balkonu. Obracam kamerkę. Zobaczcie, jaka petarda.